każdy podróżnik korzystający z drogi z Odrzykonia do Skrajnicy w jurajskiej gminie Olsztyn choć raz zwrócił uwagę na drogowskaz pokazujący miejsce spoczynku kilku bohaterów, a być może zobaczył nawet i samo miejsce spoczynku, bowiem tutaj, pośród szumu drzew, w ciszy i w trelu ptaków, na tej leśnej łące stoi niepozorna mogiła, która kryje szczątki bohaterów, tych wykazujących się czynną odwagą i walczącą z niemieckim okupantem w czasie II wojny światowej, jak też tych biernych, którzy dawali im schronienie, wikt i opierunek. Sami partyzanci polegli 11 lipca 1942 roku. Ukrywająca ich oraz wielu innych rodzina została zdekonspirowana przez okupanta i rozstrzelana równo 2 lata później, w roku 1944. Dzisiaj, leżąc cichutko pośród drzew, nie nękając podróżnych, proszą o odrobinę pamięci i refleksji nad ich losem. Nieco bardziej krzykliwa jest tablica kierunkowska ustawiona przez gminę Olsztyn, która przypomina podróżnym, że i taka historia miała tutaj miejsce. Jak widać, są tacy, którzy wciąż o nich pamiętają, o czym świadczą pozostawione, wypalone i niekiedy wymieniane znicze stojące na odnowionej niedawno mogile. W tym miejscu można się zatrzymać i faktycznie pomyśleć, jak wyglądałoby to otoczenie, gdyby nie poświęcenie ludzi takich, jak ci, którzy tutaj spoczywają. W tej serii to już ostatni obiekt, który odwiedziliśmy w gminie Olsztyn. W następnym odcinku skierujemy się na południe. Do tego miejsca pamięci prowadzą czarny rowerowy szlak olsztyński, zielony rowerowy szlak wokół Kursokolich i Olsztyna, komunikacja miejska z Częstochowy liniami 57 kierunek Olsztyn-Rynek oraz 67. Widzimy się na szlaku.